Sara. Sara. Obudź się, zostaw mnie. Całą noc miałam dyżur. Otwórz oczy. Przypominam ci, że choć miałaś dyżur do czwartej, twoja zmiana zaczyna się za pół godziny. Wstawaj, milcz. Javiera się wścieknie. Nie mogę. To się wykąp. Wstawaj, zostaw mnie. Wykąp się i włóż fartuch. Wiem, że jesteś zmęczona, ale w tym szpitalu za bardzo nas wykorzystują. No już, wykąp się. Prędzej. Pokój pielęgniarek? Chwileczkę. Saro, do ciebie. Śpiochu, to mężczyzna. Potem mi opowiesz. Dopiero wstałaś i jesteś nie w humorze. Zgadnij, kto mówi. To twój Julio. Kochanie, już mi lepiej. Dziękuję za telefon, ale nie dzwoń zbyt często, bo nakrzyczą na mnie. Ale zdyscyplinowana. Muszę się z tobą zobaczyć, bo się stęskniłem i mam milionowy projekt do omówienia z tobą. Nie mogą zobaczyć nas razem. Przyjdę do ciebie, bo nie zamierzam stracić milionów małych alarkonów. Nigdy. Śniło mi się, że byliśmy w Cancun na plaży, na wakacje. Spotkajmy się za godzinę w kawiarni przy szpitalu. Jestem głupia. Ryzykuję, że Marina mnie z nim zobaczy. Proszę wszystkich o uwagę. Chciałbym wręczyć naszym solenizantom rachunek bankowy. Jeden dla Chuya, drugi dla Pati. Więc Chuy jest kopciuszkiem. Nie bądź zazdrosny. To biedak. Dziękuję, wujku. Nic nie powiesz, Chuy? Bardzo dziękuję. Bawcie się dobrze. Niedługo wrócę. Kiedy się pobierzemy, będziemy mieć cudowny miesiąc miodowy. Nie przyszedł. Jeszcze jest wcześnie. Może przyjdzie. Nie. Mam ochotę wszystko wyrzucić do śmieci. To pierwsze urodziny, kiedy jesteśmy oddzielni. Zrozum, że po raz pierwszy pani Marina urządza mu urodziny. Tam ma wspaniałe przyjęcie, więc o mnie nie pamięta. No coś ty. Może to przyjęcie niespodzianka. I Chuy nie miał czasu cię zawiadomić. Jeśli mnie nie zaprosił, widać miał powód. Wiesz co? Weźmiemy tort i galaretki i wpadniemy do niego, żeby miał przy sobie dwie mamy. Wolałabym, żeby mnie zaprosił. Ciągle o nim źle myśleć. Jest roztargniony. To na pewno przyjęcie niespodzianka. Tak musiało być. Przykro mi, że zapomniał o mnie w takim dniu. A ja
Upiekłam mu tort, jak co roku. On lubi czekoladę. Może tam dostał tort truskawkowy. Nie lubię, kiedy jesteś taka smutna. Wyrzucę tort. Nie, nie rób tego. Masz nadzieję, że on przyjdzie. Masz rację. Może wpadnie. Kochanie, mam tylko kwadrans. Wielkie interesy omawia się spokojnie. Wymyśliłeś, jak odebrać im szlam? Nie mam planu. Muszę zapoznać się z sytuacją i poznać ich zwyczaje. Nie rozumiem, po co mnie wyzwałeś, jeśli nic jeszcze nie wiesz. Od dawna cię nie widziałem i brak mi ciebie. Muszę spokojnie pomyśleć. Chodźmy do twojego pokoju. Z przyjemnością, kochanie. Ale ty nie rozumiesz mojej sytuacji. Jeśli coś schrzanie, odeślą mnie do pudła. A ja nie zamierzam stracić wolności. Proszę cię, zrozum mnie. Rozmawiam z tobą, a ty się ciągle rozglądasz, jakbyś miała tu kochankę. Uwielbiam, kiedy jesteś zazdrosny. Nie złość się. Jutro się zobaczymy i powiesz mi, co myślisz. Ja zrobię to samo. Bueno, nos vemos mañana y me dices qué pensaste, ¿vale? Yo voy a hacer lo mismo. Pensar. No me mires. Nie patrz tak na mnie. Kocham cię. Qué falta me hace. Potrzebuję tych milionów. Marina, odcinek 147. Co z tobą? Kogo szukasz? Fernanda? Pozwól, że cię obejmę. Nie mamy minuty dla siebie. Jesteś zadowolona? Tak. Przyjęcie było super i dostałam wspaniałe prezenty. Jestem milionerką. Tak. Czego więcej mogę chcieć od życia? Są jeszcze inne rzeczy. Pieniądze to nie wszystko. Wiem, babciu. Myślę, że mam wszystko. Na pewno wszystko? Brakuje mi partnera, z którym mogłabym dzielić ten nowy etap w moim życiu. Mała Patty już nie istnieje. Jestem kobietą. Od dzisiaj moje życie się zmieni. Mam ochotę podróżować i poznać kogoś. Zgubił ci się ktoś taki jak ja? Julio, prawda? Skąd wiesz? Domyśliłam się.
Rozmawiałeś z Sarą. Siedziałyśmy razem w więzieniu. Ładnie pachniesz. Naprawdę. Nie ty pierwsza mi to mówisz. Więc odsiadujesz tu karę jak Sara. Tak. Wydzielasz z siebie jakieś prądy. Jeszcze nikt mi tego nie mówił. Co robi taka dziewczyna jak ty zamknięta w szpitalu? Też się zastanawiam. Szukam kogoś, kto pomoże mi uciec. Może ty? Zastanawię się. Jak się nazywasz? Malvaloka. Jak? Tak na mnie mówią. Jesteś zła i zwariowana? Tak. To jest mężczyzna mojego życia. On pomoże mi stąd wyjść. Jak możesz myśleć o ślubie? Jesteś taka młoda. Musisz się uczyć, przygotować się do życia, podróżować, poznawać ludzi. Nie praw mi kazań w dniu urodzin. Hola. Już wychodziłam, poczekaj. Mam cudowne dzieci. Tak, piękni boscy. Chciałabym, żeby się z sobą pogodzili i rozmawiali. Wracam na przyjęcie do przyjaciół. Zaczekaj. Nie chcę, żebyście byli na siebie źli. Przynajmniej traktujcie się jak rodzeństwo. Dobrze. Rodzeństwo czy przyjaciele? Jak tam przyjęcie? Dobrze. Przepraszam. Przeczytałaś list od cioci Rosalby? Ona wyjeżdża. Muszę wiedzieć o czymś jeszcze? Ciocia Rosalba bardzo cierpi. Nie poprosisz jej, żeby została? Nie. Wolę, żeby tak było. Nic jej nie powiesz? To twoja mama. Niech nie wyjeżdża. Nie psuj mi zabawy. Dobra. Idzie twój tata. Tatusiu, wszystkiego najlepszego. Witaj, Patty. Wszystkiego najlepszego. To od twojego taty i ode mnie. Przystojny ten Julio. Widziałam tu przystojniaków, ale nigdy nie miałam nikogo tak blisko. Nie, on jest mężczyzną Sary. Nie mogę jej tego zrobić. Ona jest jak siostra. Ale może zdobyć sobie innego. Twierdzi, że Ricardo jest mężczyzną jej życia. Kiedy wyjdzie, pójdzie do niego. A Julio pomoże mi uciec. Jestem zmęczona i śpiąca. Oj, que sueño. Skąd ten uśmiech? Życie znowu się do mnie uśmiecha. Wrócił Julio. Julio? Kto to? Julio? Jesteś głupia. Od miesięcy ci o nim mówię. To były mąż przybłędy. Głupia. Zawsze opowiadasz, że to mężczyzna twojego życia. To drugi mężczyzna mojego życia. Z Juliem zawsze prowadziłam interesy. Julio, z którym hecho siempre mis negocios. Julio. A, rozumiem. Julio. Oye. Widziałaś Marinę? No.
Poprosiła doktora Valverde o wolne, żeby iść na urodziny swojej córki. Tak, to prawda. Nie pamiętam. Jutro muszę się dowiedzieć, czy dali jej te pieniądze, czy nie. Nie sądzę, żeby dali jej tyle forsy. Zdziwiłabyś się. A mówiąc o milionerach, Julio i ja niedługo nimi będziemy. Tak? I jak tego dokonacie? Nie zdradzam swoich tajemnic. Gdybyś wiedziała, że zamierzam cię zdradzić, żeby zatrzymać twojego faceta. O czym myślisz? O niczym. Nie otworzysz? Potem. Jak się bawisz? Dobrze. Przyjęcie jest wspaniałe. A osiemnastka otwiera wielkie perspektywy. To zależy. A Chuy? Gdzieś tam jest. No to przywitajmy się z nim. To kiepski pomysł. Mama tam jest i nie będzie zachwycona z obecności Weroniki. Dlaczego? Ona jest mężatką. Co robisz w moim domu? Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Zadałam ci pytanie. Co ty tu robisz? Przyszłam ze swoim przyszłym mężem, żeby wręczyć ci zaproszenie na ślub. Jesteś pierwsza na liście. Wyjdź stąd. Nie muszę. Moje miejsce jest przy mężu, więc nie wyjdę. Jeśli nie wyjdziesz, każę cię wyrzucić. Ale nabrałaś złych manier w więzieniu. Taki sposób mówienia przypomina mi czasy, kiedy mieszkałaś w porcie. Głupia. Pożałujesz tego. Wystarczy. Przestań. Jak śmiałaś zrobić coś takiego? Masz wyjść. To mój dom i nie chcę cię tutaj. Nie obchodzi mnie to. Pożałujesz. Masz wyjść. Uspokójcie się. Weroniko, wyjdź. Nie możemy robić scen przy dzieciach. Wyjdę, ale tak tego nie zostawię. Idziemy. Nie trzymaj mnie. Przykro mi. Wszystkiego najlepszego. Nic się nie stało. Dlaczego tak zareagowałaś? Ona doprowadza mnie do szału. A może złości cię, że przyszła w towarzystwie Ricarda? Nie gniewaj się, proszę. Wciąż kocha Ricarda. Teraz to wiem. Balbina, zostaw to. Posprzątasz jutro. Dziękuję. Jutro to zrobię. Dobranoc. Wyczerpujące przyjęcie. Dużo jak na jeden dzień. Pełno ludzi. Chciałem cię spytać, co zrobisz z Rosalbą? Musi być sama, żeby wszystko przemyśleć. Nadal ją kochasz? Uczucia nie odchodzą tak po prostu. Nic nie zrobisz? Poczekam. Przepraszam. Dobranoc. Nie rozumiem, jak on może ją kochać. Ja też nie rozumiem. Pięknie ją wygoniłaś. Nie sądziłam, że się na to odważysz. Ale miała minę. Jesteś furiatką. Od tej strony cię nie znałam. Niech mi się nie naraża. Na zdrowie. Wejdź, mamo.
quieres? Czego chcesz? Sal de mi cuarto, ¿sí? A ti vamos a hablar. Porozmawiajmy. Joey, tú y yo no tenemos nada que hablar. Wysłuchaj mnie. Mieszkamy pod tym samym dachem i nie możemy się tak nienawidzić. Mamy być przyjaciółmi? Nie bądź cyniczny. Dla mnie jesteś nikim. Kocham cię. Teraz tak mówisz. Ale bawiłeś się z Sylwią, kiedy ja umierałam w Houston. To nieprawda. Byłem pewien, że nie żyjesz, a mimo to cię kochałem. Kłamstwo. Zanim dowiedziałeś się o mojej śmierci, byłeś z Sylwią. To nieprawda. Nie chcę cię słuchać. Kocham cię. Puść mnie. To tak wykorzystujesz ludzi, tak jak Sylwię. Brzydzę się tobą. Wynoś się. Przepraszam, wynoś się z mojego życia. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Ale nie możemy być razem. Gdzie jest Ricardo? Halo. A, to ty. Dlaczego dzwonisz o tej porze? Musisz przyspieszyć swój ślub. Mogłeś mnie obronić w domu swojej żony. Nie mogłem. Wyjdź za mąż. Gdyby twoja żona nie mieszkała w drugim domu, nie doszłoby do tego. Kiedy wyjeżdżasz z Ricardem? Jak się tylko pobierzemy, wyjedziemy na rok. Przyspiesz wszystko, bo sprawa jest niepewna. Załatw sprawę swojego małżeństwa. Bo póki mieszkacie oddzielnie, sytuacja się komplikuje. Zanim wyjedziesz, muszę poznać adres szpitala, gdzie jest Lucia. Coś ci powiem. Nie udawaj Samarytanina. Zajmij się swoim małżeństwem. Zrób Marinie dziecko. Wypuśćcie mnie stąd. Lauro, musisz mi pomóc. Jeśli nie wyjdziesz, każę cię wyrzucić. Ale nabrałaś manier w więzieniu. Taki sposób mówienia przypomina mi czasy, kiedy mieszkałaś w porcie. Ricardo, co tu robisz? Jest późno. Federico jest na górze. Wiem, że go nie ma. Wyszedł. Nie musisz kłamać. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy się przyjaźnić. Mamy wiele wspólnych spraw. Jakby dzieci. I wspomnienia. Tak. Nadal mam twoje listy. Jakie listy? Nie pamiętasz? Pisałaś, jak bardzo mnie kochasz. To było piękne. Bardzo. Nie pamiętam. Pamiętasz. Wszystko wtedy było inne. Intensywne. Co się stało? Nie wspominam tego. Muszę. Krzywdzimy się. Nadal pamiętam twoje pocałunki i nasze uczucia. Nie.
Chciałam się pożegnać i życzyć ci szczęścia. A ty? Żegnaj. Zawsze będę cię kochać. W końcu się żenię. Gratuluję, profesorze. Oby znalazł pan szczęście. A co tam uczuje? W porządku. Chcecie prosić o przysługę. Słucham. Żenię się i wyjeżdżam z Weroniką na bardzo długo. Chuy mieszka u Mariny, więc chcę, żeby się o niego dbała i pilnowała go. To będzie trudne, bo on odszedł z mojego życia na zawsze. Już od dawna mnie nie odwiedza. Chyba o mnie zapomniał. Nie, nie sądzę. Na egzaminy. Musiał się dużo uczyć. Ale na pewno o pani nie zapomniał. Oby tak było. Obiecaj mi, że będziesz czuwać się nad nim i opiekować się nim. Oczywiście. Mam nadzieję, że będzie pan szczęśliwy. Tak jak Chuy, z nową rodziną. Dziękuję. Idę. Chuy nigdy o pani nie zapomni. Dziękuję, profesorze. Powodzenia. Chuy nie należy już do mnie. Jutro profesor Ricardo Alarcón żeni się z Weroniką Saldívar. Nic nie zrobisz? Nie mam co zrobić. Głupia jesteś? Znam cię. Wiem, że nadal go kochasz. Jak mogłaś pozwolić, żeby ta Weronika ci go odebrała? Mogłabyś nie dopuścić do tego ślubu, wykonując jeden telefon. I by się nie ożenił. Przecież on nadal cię kocha. Nie pozwól, żeby ci go odebrali. Ricardo powinien być twój lub mój. Ale niczyj więcej. Mylisz się. Kocham swojego męża. A to, co robi Ricardo, w ogóle mnie nie obchodzi. Nie umiesz kłamać. Musisz nauczyć się udawać, bo na twojej twarzy widać wszystko jak na dłoni. Cała umierasz z miłości do Ricardo. Jest przystojny. Walcz, bo on cię kocha. Nie mogę zrozumieć, jak możesz być taka spokojna. Walcz o Ricarda. Nie oddawaj go tej wiedźmie. Jeśli coś wymyślisz, daj mi znać. Mój synku. Nie mogłem przyjść. Nie szkodzi. Dobrze, że wreszcie jesteś.
Zjesz ze mną obiad? Nie, jutro mam egzaminy. Nie szkodzi. Najważniejsze, że jesteś. Usiądź. Wybacz mi, mamo, wiem, że tęsknisz za mną. Nie odwiedzałem cię. To teraz bez znaczenia. Opowiadaj. Jak ci jest w domu twojej prawdziwej mamy? Tęsknię za tobą, za moim domem, za moim pokojem. Nie jest mi dobrze. Niestety. Chodzi o Patty. Ona źle mnie traktuje. Myślę, że powinienem wrócić do ciebie. Estoy pensando en regresarme aquí contigo. ¿Zamieszkasz tu z powrotem? Mogłabyś nie dopuścić do tego ślubu, wykonując jeden telefon. Nie pozwól, żeby ci go odebrano. Może być twój lub mój, ale niczyj więcej. Może zadzwoni i poproszę, żeby się nie żenił. Kocham cię, Ricardo. Co się stało, kochanie? Płaczesz? Miałam problemy i bardzo się tym przejęłam. Jestem uczuciowa. Wiem dlaczego. Oczywiście. Chodzi o Ricardo. Nie chcesz, żeby się ożenił z Weroniką? Nie ukłamuj mnie. Słucham pana. Co to za walizki? Panienka tak kazała. Wezwij ją. Nie ma jej. Pojechała do firmy. Proszę wejść. Witam pana. Co to za cud? Wyjeżdża pan? Jutro się żenię i jadę w podróż poślubną. A może uciekacie? Nie rozumiem tej ironii. My nie uciekamy. Wyjeżdżamy na miesiąc miodowy, bo chcemy odpocząć. No to zdążyliśmy na czas. Nie rozumiem, co się dzieje. Oskarża nas pan o coś? Potrzebujemy was. Jeśli chcecie wyjechać, to tylko w obrębie tego kraju. Nie przekraczajcie granicy. I nie łamcie prawa. Życzymy wszystkiego dobrego. Ostrzegliśmy pana. Nie kłam, płakałaś, bo Ricardo i Weronika się powierają. Kiedy skończą się te ataki zazdrości? Jestem głupi, bo zgadzam się, żeby moja żona nie dzieliła ze mną łoża. A co w tym złego? Jak to co złego? Jestem twoim mężem. Nie rozumiesz tego? Nie ma sensu się o to kłócić. Oczywiście, nasze małżeństwo nie ma dla ciebie sensu, tak? Pomyślałeś o Patty? To przez nią nie śpimy razem. Ona cię nie akceptuje, a ja nie zamierzam stracić Patty. Zagroziła, że odejdzie do Rosalby. No tak, teraz twoją wymówką jest Patty. Nie chcę jej stracić. Nie chcę, by przez ciebie zamieszkała z nią. Tak się nie stanie. Rosalba ją zostawiła. Nic nie powiesz? Chcę z tobą zamieszkać. No nie wiem. Dlaczego?
Nie mogę tam zostać. Patty, nie wytrzymuję tego. Zawsze będę cię kochać i będziesz dla mnie moim synkiem. Ale nie mogę uwierzyć, że w domu twojej mamy jest ci źle. Nie chodzi o mamę, czy babcię, czy wujka. Oni wszyscy mnie kochają. To Patty wstaje, a ona tam jest. Upokarza mnie i fatalnie mnie traktuje. Patty to jedno, a zupełnie co innego to mama. Ona ma prawo do szczęścia, bo ty jesteś z nią. Nie zostawiaj jej samej. Ona ma Federica i Patty, a ty masz tylko mnie. Jesteś sama. Nie chcesz, żebym wrócił? Jak możesz tak myśleć? To zawsze będzie twój dom. Myślę, że musisz dać swojej mamie szansę, bo ona nie miała czasu się tobą nacieszyć. Nie mogę tam mieszkać w takich warunkach. Ciągle widuję Patty. W szkole, wszędzie. Ona mnie rani. Cały dzień tak jest. Dłużej tego nie znoszę. Synku, chciałabym, żebyś zamieszkał ze mną, ale pomyśl o swojej prawdziwej mamie. O pani Marinie. Nie ma jej. Co ty robisz? Jak się dowiedziałeś? Leandra mnie wpuściła. Musiała iść na zakupy. Czego chcesz? Co zrobisz, skoro nie możesz wyjechać? Wiem, że byłaś gotowa, ale policja zobaczyła twoje walizki i w ogóle. Nie załamuj się. W tym kraju są bardzo ładne plaże. Daruj sobie ironię. Przejdź do rzeczy. Co zrobisz? Gdzie jest Lucia? Nie przekażę ci tej informacji, więc mi nie grasz. To ty mi groziłaś. A tak przy okazji mam bardzo ciekawy list. Ja też nie mam pustych rąk. Lepiej oddaj mi ten list. Kochany, co jest? Nie poznajesz swojego Julia? Jakiś ty przystojny. Co to za nowy look? Mam plan, jak przejąć miliony Patty. Zawsze masz piękne plany, ale niebezpieczne. Potem pogadamy. Masz rację, że to niebezpieczne. Tam jest pusty kącik, gdzie moglibyśmy... Czego ty chcesz? Przełożona pielęgniarek ma na mnie oko. Moja Sara boi się kobiet? Nie boję się, ale nie chcę wrócić do więzienia. Potem pogadamy. Zadzwoń jutro. Daj buzi. Bezszczelny. A Malvaloka? Znasz ją? Wczoraj po tym, jak rozmawialiśmy, poznałem ją. Uważaj na nią. Dobrze cię znam. Niech nie zepsuje naszych planów. Zapnij ten guzik. Nie chcę, żebyś tak spacerowała. Kocham cię.
oddaj mi ten list. Leandro, do siebie. Zabiłaś Lucię, tak jak Laurę i wujka Joaquina. I kanarka. Zabiję każdego, kto wejdzie mi w drogę. Więc Lucia nie żyje. Ona zawsze podejrzewała, że chcesz ją zabić. I nie myliła się. Zbliżę ci się. Będę szczera, bo od lat się przyjaźnimy. Damian i ja myśleliśmy, że nie żyje. Ale ona się uratowała. Musiałam ją zamknąć w miejscu, z którego już nigdy nie wyjdzie. Umarła za życia. A teraz coś ci pokażę. To ciekawe. Weroniko, opuść broń. Za dużo wiesz. Nie trzeba się było wiązać z tą wariatką. Nie strzelaj. Jestem twoim wspólnikiem. Pamiętaj, mamy wspólne interesy. Przestałeś być moim wspólnikiem, stałeś się przeszkodą. Muszę cię wyeliminować, bo za dużo wiesz. I coś ci powiem. Ludzie, którzy znają moje tajemnice, muszą umrzeć. Puść mnie, idioto! Wersja polska TVN.